sportową rywalizację, którą się odbyli. Serdecznie witam prezesa zarządu okręgu, kolega Edka Kosiewskiego. Kolego Edwardzie, proszę do nas. Ja się bardzo cieszę, że tych pierwszych Grand Prix spławikowych wystartowała nasz taka wielka liczba uczestników, 79. Jest to wspaniała rzecz, którą nam się udało zrobić. Serdecznie dziękuję koledze prezesowi, że przyszedł, zaszczycił nas swoją obecnością i chcę wam podziękować za tą sportową rywalizację. Serdecznie dziękuję organizatorom, koledze Rafałowi Walczakowi, koledze Andrzejowi Wasylowi, koledze Tomka Samoniowi i koledze Marcinowi Kasprzakowi. Chodź Marcin, proszę. Marcin, kucharzowi od jedzenia. Słuchajcie, kucharzowi od jedzenia też, jedzenie było pyszne. Prezesowi smakowało, choć nie jadł, ale smakowało, bo... I słuchajcie, zacznijmy dekoracji od sektorów, jeżeli pozwolicie, koledzy, kochani. I tak, sektor B1. A1, przepraszam. Marcin. Tak, A1. Dobry, daj prezesowi. Wygrał kolega Arkadiusz Jakowiecko. Proszę, pogratulujcie im. Alek. Na konieczne. Na konieczne, tak. Brawo. Ja tu muszę szukać, was przepraszam. Gratuluję, Arek. Arek, weź koło prezesa. Sektor B2. Nie poważnie. A2, przepraszam. Wygrał kolega Franciszek Wysocki. Zapraszamy Franka. Panie doktorze, wielkie gratulacje. Przygotowałem się. Słuchajcie, sektor B1 wygrał Marcin Kasprzak. Brawo! Myślę, że się nie mylę, tak próbuję szukać ciebie, znalazłem ciebie. Cieszę się, Marcin, gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Sektor B2. Tomek, Krzysiek Dębicki, zapraszamy Krzysztofa. Ale to już też. Panie prezesie, kolego Krzysztofie, wielkie gratulacje. Cieszę, gratuluję. Przejdźmy do sektora C1. Duży medy musieli latać jak przeciągi. I tak, sektor C1 wygrał kolega Andrzej Wasyl. Zapraszam. A to jest podzianka! Gratuluję, Andrzej, wiedziałem, że jesteś dobry, a nie wiedziałem, że tak bardzo. Chodź, jesteś drugi. Poczekaj. Zapraszamy Łukasza Gołąskiego. Łukasz, gratulacje wielkie. Ja bym nagoniłem. C2 wygrałeś, gratuluję, Łukasz. Tomek tupał, tak? Właśnie nie. Nie prawie raz się Poczekaj. Słuchajcie, koledzy. I teraz przejdziemy do klasyfikacji juniorsko-kobiecej. Tu szóste miejsce zajął kolega Maciej Maruszak. Zapraszamy Macieja. Jest Maciej jeszcze? Maciek. Maciek! Jest Maciek? Jest Maciek. Maciek Maruszak. Nie ma. Dobrze. Kapitan drużyny. Kapitan drużyny. Proszę bardzo. Panie Sławku. Nie ma, że woli. Musi pan otrzymać gratulacje. Bardzo dziękuję. Nie, bo będzie, że coś zdobył, a to nieprawda. Ernest Winicki. Zapraszamy piąte miejsce. Ernest jest? Jest. Panie prezesie, proszę. A zanim skończę, zapraszam za 3 tygodnie ponownie tutaj na 2 tury. Myślę, że będzie was 90 i tego sobie życzę. Czwarty dobra. Sektor na Marinie. Czwarty na Marinie, tak. To mi dobrze pójdzie. I teraz tak, czwarte miejsce zapraszam Piotrka Knapa. Piotrek, Linczuby. Nie ma? Kapitan drużyny Linczuby. Pilomacz, proszę uprzejmie. Nie może boli. Kaszczemy, kaszczemy, dziękuję ci, Tomek. I zapraszamy teraz koleżankę. Wielki debiut. Teresa Borowska do boju. Zapraszamy. 3 miejsce. Gratuluję, Tereska. Wielkie dzięki. Lepsza jedna dziewczyna jak trzech facetów. Jak trzech facetów. Ale zazdrosny. Trzeba było łowić samemu. Słuchajcie koledzy, drugie miejsce zajął kolega Mateusz Jeremek. Zapraszamy, Włoska Świdnik.
Mateusz, wielkie dzięki, wielkie gratulacje od prezesa Puchar. Odejmę dyplom, a od Tomka już się zgłosi. Bez co ustań to ty tak, a że widzę. No i zapraszamy tą jedynkę. Tą jedynką dzisiaj był kto? Kto? No kto? No kto? No kto? No czytaj, sędzia. Proszę, sędzia Wojtyka. Przemek, wielkie brawa. Wielkie gratulacje. Wspaniała robota, Przemo. Dyplom dla ciebie od prezesa Puchar. No zdjęcie, nie uciekaj. Tutaj jeszcze zrobimy jakąś małą przerwę, bo nie tak chciałem ułożyć. Tak się ułożyło samo. Tak się ułożyło. Ale słuchajcie, seniorzy też byli wielcy. Andrzej Wasyl, jeden puchar, jeden dyplom. Andrzejku, szósty minister zawoda, zapraszamy ciebie. Andrzej. Szóste miejsce w całym. Dobrej co nieco. To co może stań z boku, bo będą na ten wchodzić, nie? Na ten. I tam z boku. Po co mamy to podnieść? Franek, z boku. W boku. Franek, piąte miejsce. Jedynka nie zawsze jest pierwsza. Gratulacje, Franek. Proszę kolego prezesie. Może i tak. Marcin, chciałbyś puchar? Masz! Czwarte miejsce, Marcin Gasprzak, zapraszamy Marcina. Gratulacje, Marcin. Dziękuję bardzo. Słowa, zapytałem, tak wypadało, nie? No, to jest pierwszy. Gratuluję. Co? Znam tego faceta, który się nazywa Krzysztof. 25 lipiec, w tym roku też będzie, Krzysztof Dymiński. Trzecie miejsce, brawo Krzysiu. Wielkie brawa, Krzysiu. Wielkie brawa. Weteran. Mój rywal na weteranach na Mistrzostw Polski na podium, Krzysiu. Brawo ty. A no ja na padzie dla siebie. Marek, chciałbyś być trzeci? Nie, jesteś drugi. Zapraszam ciebie. Trzecie miejsce zajęte, Arkadiusz na konieczko. Demli. Brawo, Pito. Brawo. Demli, Demli. Nie Demli. Demli. Dobry człowiek z Lublina. Znam chłop od dawna. Łukasz, jedynka dzisiejsza zawoda. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Potrafi łowić. Już ma drugi puchar. Gratulacje. Zdasz mu dyblon? Łukasz, dać ci dyblon. Wielka sprawa. I brawo dla was wszystkich. Brawo kolegom. Chwilę założonych partnerów. Do Łukasza, ale Łukasz taki wielki, taki mały. Maga, ty tylko nie głaszcie po głowie, bo nie ładnie. Rafał też, to. Ale kto to jest? Ale Rafał, żeś dolepka poleciał, a nie mówię, że tych rzeczy nie jest. Żeśmy z panem Edziem koledzy od lat. Tak, jeden dzień dłużej. Słyszałem, co żeś na niego mówił. Już starczy. Będzie? Ja słyszałem, co ty mówiłeś. To wszystko będzie. Zrobiłeś sobie wszystkie zdjęcia? No. Dobrze, dobra, to wszystko jest nagrane i teraz zobaczymy, jak Rafał leżał. Mam tu z góry, nie wiem, to jest pierwszy, nie wiem, to jest szósty. Otwiera. Czyta. Taka ryba, ale Sempar, zapraszamy przedstawiciela. Ale ryba, wielkie gratulacje. Sam taki wynik zrobiłeś? Sam jeden zrobił taki wynik. To jest piąty. Czytamy. Ja wiem pierwszy. Lublin Sensa 2. Zapraszamy kolegę z Lublin Sensa 2. Brawo! Brawo, piąte miejsce za Rąb Miasta Spraw. Przy tylu drużynach to jest sukces. Jasne. Wojtek. Mistrz okręgu, Wojtek Brzana. No dzisiaj tylko piąty. Sorry Wojtek, nie udało się. Klubowa drużyna WSK Świdnik koło. Zapraszamy przedstawiciela WSK Świdnik. To prezes, to chodźcie. Nie jeszcze do jak prezes idzie. Nie ma Świdnika? Panie prezesie, proszę. Proszę panie prezesie. Chodź tutaj, chodź. Nie chcę mówić, że prezesami dobrze. Czemu? Bo Świdnik WSK? Miał być wyżej. Stawaj tutaj, tak. Prawie mistrz. Na pewno nie pierwszy wicemistrz, ale drugi wicemistrz naszych dzisiejszych zawodów, Syn Galerby Team, serdecznie zapraszam.
Kolego prezesie, całą drużynę prosimy. My będziemy czy jak to. Nie my, później dobra. Bogdan, ty z takim wynikiem też? My jesteśmy ciężko brzydkami. Ja nie uchylę czoło. O, rób tam zdjęcie! Rób tam zdjęcie! Udusz zdjęcia! Chciałem nie udusić. Chciał Edek nam to szukać. Leci go, ale bliżej, tak. Cicho, bliżej. Renat nie całuje dzia, nie całuje dzia. Gdzie macie dziewczynę? Dziewczyna... Tu, tu nie ma dziewczyny. Dawaj, panie prezesie, proszę. Tutaj. Nie ma dziewczyny. On jest, nie ma dziewczyny. Pani dziewczyna? Ale on na bo jego siostra pojechała z dziewczynką. Ja po prostu oba. Na dwa kijeka. Nie masz jakiś zakładu. Na dwa kijeka. A wiele mniej w Kenio. Panie kapitanie. Stańcie teraz ten. Bliżej stańcie. Albo stańcie było. Nie no, chłop. W latach wysoko jest za mało. Będziecie widać. Słuchajcie, pierwszym wicemistrzem, prawie mistrzem, została drużyna Milomac Pro i Trzoby. Zapraszamy. Brawo! Z juniorem proszę. Proszę z juniorem. Jest Piotrek? Junior uciek? Chyba, że chcecie od prezesa. Nie zgasowałem się? Możesz iść od prezesa. A gdzie macie tego? Junior uciek, na piątkę. A ja pozwólcie, że mam tam dyplom. Najmniejszy kapitan. Najmniejszy. Napoleon też był mały. Drugie miejsce. Gratuluję Grzesiu. Jarosław też jest malutki. Wcale nie jest taki mały. O, wiedziałem kto się pierwszy odezwie. Byli słabi, byli najsłabsi, a jednak zwyciężyli. Gratuluję kolegom z Sensasa Lublin pierwszego. Proszę drużynę, Marcin, zapraszamy. 3-1, to było piękne. To było piękne. Wielkie gratulacje, Marcin. Franek, wielkie gratulacje. Łukasz, wielkie gratulacje. Przemo, wielkie gratulacje. Przemo, dyblu na ciebie, bo jesteś najstarszy w tym gronie. Tak smutni poszli bez pucharu. Ja go do świata wywoziłem. Który nie ma pucharu? Do zdjęcia. Dawaj jeszcze jeden. A cała reszta? Chodź. Słuchajcie, zrobię sobie tak koło. Dobra, żeby... Ciaśnie, dobra. Jeszcze chwila. Ale to my ciaśnie i wy możecie się cofnąć. Do wody nie wpadniecie. Marek, widzisz, dobrze? Ale proszę, i nogi też. Marek, poprzek, wszystko. Poprzek to nie. Drugim zrobiłeś? Jarka, ty. Zagadnienie ekologiczne. Już. Ja z koledzy na chwileczkę dam głos prezesowi, jeżeli pozwolicie. Jeżeli pozwolicie, to dam głos. Koleżanki i koledzy, ja chciałem serdecznie pogratulować uczestnikom przede wszystkim tych zawodów. Piękny wynik, jeśli chodzi o frekwencję. Życzę tego, żeby jeszcze rosła z każdymi zawodami. Dziękuję organizatorom za to, że pięknie przygotowali. Zawsze to pierwsze zawody to jest bardzo ciężko, ponieważ nie wiadomo, co nas czeka, jaka pogoda. Tym bardziej, że takiej frekwencji już dawno nie było, jeśli chodzi o takie zawody. Dziękuję komisji sędziowskiej za to, że sprawnie, bo nie słyszałem żadnych protestów, przeprowadzili. No i życzę dalszych sukcesów, oby wszyscy byli zadowoleni na koniec roku. Szanowni koledzy, dziękuję za uczestnictwo, dziękuję za frekwencję. Wierzę, że to, co robiłem, to było robione dobrze, żeśmy się jakoś wyszli z cienia. Nie my, nie wy, tylko my wszyscy, my jako PZW. Zapraszam za 3 tygodnie, walczymy dalej, bawimy się dalej, bez względu na to, co się wydarzy. Serdecznie dziękuję. A co się wydarzy? A my czekamy. Wybory? Nie wiemy. Czekamy teraz ja będę. Na wodę. Nie, 29 mają podnosić wodę kwietnia, prawda? Tak, ono się dyrektowa. Rozmawiałem tak, z dyrektorem. Będziemy mieli drugie długie. Zastępców dyrektora obiecywało. Będziemy mieli fajną prezes ma rację, jest. Myślę, że będzie bez zgrzytów. Może nawet zrobimy dwie tury na dratowie ze względu na łowisko. Ale to zobaczymy jeszcze. Jesteśmy w kontakcie jako kierownicy drużyny, tak Tomek? Będziemy na bieżąco podejmowali decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Szczęśliwego powrotu do domu, wszystkiego dobrego. Aha!